No i cześć, witajcie ponownie. Dzisiaj strasznie dużo materiałów wyprodukowałem, a to dlatego, że jest dużo spraw takich ciekawych. Ja w mojej tubie oczywiście gadałem tylko o sobie, a przecież było też kilka pytań, na które powinienem odpowiedzieć, co też niniejszym uczynię. I zacznijmy od tego. Pytanie tak padło ostatnio. Czemu ja w tych moich ostatnich materiałach, i właśnie w związku z tym poprawię się na krześle, czemu ja tak napieram strasznie na tą kamerę? Jak ktoś poczynił trafne spostrzeżenie, czemuż ja mam takie parcie na szkło, że aż moją głowę obcina w niektórych miejscach. Otóż ja zdecydowałem się używać tej nowej kamery, bo uważam, że jest świetna, tylko że mam problem z głośnością cały czas i dlatego tak staram się blisko być, żeby ten mikrofon mnie fajnie łapał. No ale teraz troszkę się cofnę. Ten problem powinien niedługo zniknąć, bo mój tato postanowił dokupić taki dosyć profesjonalny mikrofon do tej kamery, więc w najbliższej przyszłości będziecie mnie słyszeć lepiej niż Kamila Durczoka w TVN i bardzo fajnie. Mój tato to jest specyficzny, ma sposób pomagania, on nie powie, że mi by się przydał ten mikrofon, tylko że on go potrzebuje, a sam nie nagrywa tak dużo. No ale nic, ja bardzo się z tego powodu cieszę i fajnie, że ten mikrofon tutaj będzie. Na pewno to poprawi jakość moich nagrań. Druga sprawa, moje odpowiadanie na wiadomości w skrzynce. Ja cały czas, wbrew temu co powiedziałem wcześniej, że nie wyrabiam, to jednak cały czas staram się odpowiadać na te pytania. I tylko teraz jest kilka rzeczy, których nie robię. Na przykład, jeżeli dostaję pytanie na temat rzeczy, na które odpowiadałem już w poradnikach, no to raczej nie odpowiadam, bo to znaczy, że osoba, która to pytanie mi zadaje, nie poświęciła nawet swojego czasu na to, żeby przejrzeć to, co ja sam zrobiłem, więc dlaczego ja mam poświęcać swój czas w ramach wdzięczności? No właśnie, dlaczego ja mam poświęcać swój czas, żeby przejrzeć materiały tej osoby? No to jest jakby sprzężenie zwrotne. Jeżeli ty interesujesz się tym, co ja robię, to ja zainteresuję się tym, co ty robisz. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa. Proszę, nie podsyłajcie mi filmów do sprawdzenia, czy one się nadają do Playnext, bo ja mam z samym Playnext naprawdę bardzo dużo oglądania. I nie przysyłajcie mi też, nie proście też, żebym wszedł na wasze kanały, przejrzał wasze filmy i powiedział, co musicie poprawić, bo to jest naprawdę dużo roboty. To mało kto sobie zdaje sprawę, ile czasu zajmuje przejrzenie takich rzeczy, wyłapanie błędów i napisanie, jak sobie radzić. No, ja staram się odpowiadać w Playnext pod filmami, które dostaję. Czasami jak film odrzucam albo jak przyjmuję, to mówię, co jest dobrze, a co jest źle, co można by ewentualnie poprawić. Ale też ograniczam to, ponieważ YouTube nie lubi takich częstych odpowiedzi. Ja, udzielając piątą albo szóstą, dostaję zapytanie o wpisanie swojego hasła i rozpoznanie tam dosyć dziwnych liter na ekranie, żeby potwierdzić, czy czasem nie jestem botem. No i to dosyć mocno utrudnia taką komunikację, więc też jakby to ograniczam siłą rzeczy. Także proszę, nie przysyłajcie mi filmów, ja ich nie obejrzę, bo po prostu cały swój wysiłek wkładam w oglądanie tych filmów z Playnext i chcę, żeby one były przejrzane dokładnie, przynajmniej zanim trafią do rekomendacji i trafią do pozostałych osób wspierających kanał. No i jeszcze mam kolejny problem. Muszę wymyślić jakąś alternatywną metodę komunikacji, bo od czasu, jak osiągnąłem tam jakąś w miarę wysoką liczbę widzów, to dostaję dosyć dużo spamu z różnych kanałów z propozycjami sub for sub, czyli subskrypcja za subskrypcję. I cały czas do mnie piszą, ja już mam problem z jakby z wydzieleniem tych informacji, które są warte i warte przeczytania od tego spamu. I czasami, jak odświeżę stronę, to już mam tych listów od was sięgają po prostu głęboko, muszę przewijać strony, żeby tam zajrzeć i to jest problematyczne. Może Facebook będzie jakimś rozwiązaniem komunikacyjnym lepszym, ale nie wiem, zobaczymy. I jeszcze jedno pytanie na koniec. Bardzo fajne pytanie, które też jakiś czas temu mnie nurtowało. Otóż dużo osób, które publikują filmy, nie mają zbyt dobrego głosu, często dlatego, że są przed mutacją, często z różnych innych powodów. I uważam, że nie należy się krępować, że należy kręcić filmy. Jeżeli teraz zaczniecie, to jak każde wypowiedziane słowo do mikrofonu i do kamery poprawia trochę naszą elokwencję, poprawia dykcję. To po prostu jest jakiś trening, nawet jeżeli ktoś
żartuję sobie potem z waszego głosu, to zupełnie się tym nie przejmujcie. Bo trzeba próbować i trzeba cały czas jakby ćwiczyć. Jeżeli macie na to ochotę, to nie pozwólcie, żeby jakiś dupek jeden z drugim was odwiódł od pomysłu robienia filmów. I tyle. O, mój syn coś chce. Mój syn chce soczku. Zaraz do was wrócę. No i tak, jestem. A propos tego głosu. To dosyć zabawną historię wam opowiem, bo kiedy ja zaczynałem... Ja generalnie od czasu do czasu zdarza mi się wystąpić, no może wystąpić publicznie, to za dużo powiedziane, ale gdzieś mi się tam zdarza wystąpić, wygłosić coś, powiedzmy, przy jakiejś tam grupie ludzi. I nigdy nie miałem z tym problemów. Nigdy nie miałem z tym problemów, a to dlatego, że z reguły wypowiadam się w sprawach, które mnie interesują i jakby płynność mówienia wynika z tego, że mówię to, co wiem, to, co mnie interesuje i to jakoś tak się układa dosyć swobodnie. Natomiast zawsze uważałem, znaczy nigdy nie uważałem, że mój głos jest jakiś ciekawy. Ewentualnie uważałem, że być może to, co mówię, może kogoś zainteresować. Natomiast kiedy zacząłem wrzucać filmy do YouTube'a, to okazało się, że nagle mój głos wzbudza jakieś pozytywne reakcje. A mówię o tym dlatego, że wcześniej myślałem, że mój głos jest niespecjalnie ciekawy. I to było pytanie, które mi ktoś zadał w swojej wiadomości, że on uważa, że ma marny głos i czy mimo to powinien próbować kręcić filmy. To są dwie rzeczy. No, oczywiście tak, to już wcześniej odpowiedziałem na to pytanie, ale czasami nasz głos, słyszany przez nas samych, trochę brzmi, na pewno nasz głos brzmi inaczej w naszym odbiorze, niż on jest faktycznie potem odbierany na zewnątrz. Także ja nadal, słysząc siebie, mam dosyć nieprzyjemne wrażenia, natomiast spotykam się z pozytywnymi reakcjami, więc nie myślcie o tym w ten sposób, mówcie to, co chcecie powiedzieć, nagrywajcie, a czasami reakcje mogą was zaskoczyć, tak jak i mnie zaskoczyły. No i to by było wszystko w kwestii pytań i odpowiedzi. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia, cześć, hej!